Szalony Jack Pirat. Atak zielonych goryli. Ostrożnie, Znak, bardzo ostrożnie. To miejsce najeżone jest pułapkami na takich bałwanów jak ty. No jasnie, kapitanie. O. Ty bałwanie! Znak, słuchaj. Klątwy, pułapki, zła karma i tak dalej. Ostatnią rzeczą, jakiej nam potrzeba, to ryzykować wypadek. Jasne? Jasne, kapitanie. Wybacz. Dobrze. Jeden z tych kamieni to nasz klucz. Aha! Udało się! Jesteśmy! I kapitanie, nie było jakiejś wzmianki o strasznej klątwie ciążącej na tym skarbie? Och, Snak, Snak, strachliwy Snak! Jesteś przesądnym pajacem! Klątwy nie istnieją, jasne? Mam taką nadzieję! Jesteśmy bogaci! Niezmiernie mi miło, że i tym razem byliście tak uprzejmi dostarczyć skarb wprost do mnie. Co? O nie! Picuś, Klancuś! Jego załoga pięknych, acz morderczych korsarek. Matyldo, dopilnuj, żeby Jack i Snak nie pominęli ani jednej monety, napełniając nasze skrzynie tym bajecznym skarbem. Chwila, nie tym razem! Zniszczyłeś wszystkie okazje, bym stał się bogaty, wtykając wszędzie swój wielki nos, ale tym razem szalony Jack ma zamiar dać ci w kość. Ha! To cię zniszczy! Cóż, trochę mi nie wyszło, Snak. Tak, to było żałosne, kapitanie. To przez tę głupią broń. Muszę ją zwrócić do sklepu, jeśli przetrwamy. Myślę, że wciąż jest na gwarancji. No, przestań się wreszcie tak ociągać. Przyłóż się, stary. Mój statek jest w pobliżu. Tam rozładujesz skarb. A ja myślę, jak skończyć z twoim marynarzem i z tobą. Wielkie dzięki. Ten skarb jest przeklęty. Ha! Nie wierzę w klątwy. Tylko ostrożnie, nie rozsyp. Zostańcie tutaj! Rozgośćcie się, bardzo proszę! Ja pomyślę, w jaki sposób wysłać was na tamten świat! Cóż, w takim razie nie śpiesz się! Tamten świat? Jeszcze nigdy tam nie byłem. Nie wiem, czy jestem stosownie ubrany. On zamierza nas zabić. W takim razie nigdzie nie idę. Przeklęty drań! Żałosny, przebiegły pirat! Jak ja go nienawidzę! Zawsze wszystko mi psuje! Tak, masz absolutną rację. Nawet gdy byliśmy kolegami w pirackiej szkole, przez te wszystkie wspólnie spędzone lata... Nie, przestań! Przestań, nie przypominaj mi tego, Snak, przestań! Pamiętam, jakby to było wczoraj. Nie! Szkoła podstawowa kapitana Czarnobrodego. Dobrze, wy mali rozrabiacze! Słuchajcie uważnie! Dzisiaj tematem lekcji jest rzucanie kotwicy. Kto chce być pierwszy? Och, ja chcę! Tak, bardzo dobrze, szalony Jacku. Cóż, to niezwykle proste. Trzeba pociągnąć za to, a kotwica sama spadnie. Dobra, dalej ty, mały cwany spryciarzu. Zarzucaj tę kotwicę! Ale ofiara! Źle! Ojej, straszne! I do tego zgubiłeś nową kotwicę! 2 dodać 2 równa się ile? Ja wiem, 5! Źle! A teraz kto z was mi pokaże, jak piraci zakopują skarb? O, ja! Picusiu, możesz to zrobić? Ależ oczywiście, z największą chęcią! O, jaki z ciebie miły młody człowiek, gdyby tylko reszta klasy była taka grzeczna jak ty. Spaner. Potem bierze się skarb w taki sposób. To niezwykle proste. Tak, świetnie, Picusiu. Dostaniesz za to złotą gwiazdę. A ja co? A ty wyłaź z tej dziury, zepsuty brzdącu! Uprzedzam cię, że bardzo szybko znajdziesz się w kozie, jeśli nie zmienisz sposobu postępowania! A teraz ile jest 2 dodać 2? Kto wie? 7!
A teraz tam są makiety fortec. Musicie wystrzelić w nie płonące strzały, wbiec, ukraść skrzynię ze skarbem i wybiec, jasne? Proszę, Jack. Dziękuję, Snack. Jack, jesteś beznadziejnym piratem. Lepiej zrezygnuj i zostań sprzedawcą butów. Ja ci pokażę, ty szpanerze, wydostanę skarb. Jest tam jeszcze jakiś skarb, Dymku? Jestem najlepszy! Ostatni raz. 2 dodać 2 to... 9. Źle! Dobrze, uczniowie, nadszedł czas na lekcję fechtunku. Teraz nauczę was, w jaki sposób bronić się, kiedy przeciwnik jest wyposażony w bardzo ostrą szablę, tak. A wy dysponujecie kawałkiem grejpfruta. Otrzymaj! Kawałek grejpfruta to niemożliwe! Nikt nie pokona ostrej szabli kawałkiem grejpfruta! Szalony Jacku, ty fajtłapo! Wezmę grejpfruta, ty weź szablę! To mi się podoba! En garde! Tak, grejpfrut jest potężniejszy niż szabla. Ja nie chcę, już nie chcę. Serdeczne dzięki. Dziękuję za przypomnienie mi tych chwil spędzonych w szkole. Ach, bardzo mi brakuje tamtych szkolnych lat. A mnie nie. Słuchajcie, wreszcie wymyśliłem, jak zakończy się wasza egzystencja. O, czyżby? Tak. Ty i kolega odbędziecie spacer po desce. Wielce oryginalne. Więc nie zwlekajmy dłużej i zacznijmy uroczystość. A teraz, szalony Jacku i Snaku, zechciejcie skoczyć w dół, abym mógł w spokoju dowoli cieszyć się moim skarbem. Nie zamierzam tego zrobić, ty blond. Blondasie. No, to będę zmuszony przeciąć cię na pół. A więc dobrze. Gotowy, Snak? Szkoda, że klątwa się nie zmaterializowała, prawda? Ależ ona zmaterializowała się, wy niegrzeczni mali chłopcy. O nie, to nasza pani! Ta sama, tylko znacznie większa i bardziej gwałtowna. Nadal ma najgorszy oddech na całym świecie. Teraz oddajcie mi mój skarb! Oddajcie skarb natychmiast! Ale ukradłem go zgodnie z przepisami, proszę pani! Co znaczy ukradłeś? Ja ukradłem! A więc zapłacisz za to! Ale on ukradł go mnie! A, to ty go ukradłeś! Ale dopiero wtedy, gdy on ukradł go pani! Znalezione, nie kradzione! Zaraz, chwilę, niech pomyślę. Wy młodzi próbujecie mnie nabrać. Coś wam teraz powiem. Zadam pytanie i ten, kto odpowie prawidłowo, może zatrzymać skarb. No, ale jeśli się pomylicie, wtedy skarb jest mój. Proszę zadać swoje pytanie, a ja, odpowiadając na nie, resztę dni przeżyję jak król. Nie, ja odpowiem prawidłowo. Jeśli to nie z matmy. A więc dobrze, pytanie moje brzmi... Ta, ile... Jest 2 plus 2! Mów ty. 485 620? Źle! Teraz ty, tłumanie! To adres w Gettysburgu? A, coś takiego! Mylicie się! Skarb należy do mnie! Skarb należy do mnie! 4! Jest mój, tylko mój! Odpowiedź to 4! Co powiedziałeś? Powiedziałem, że 2 plus 2 to 4! Oczywiście, Snak, jesteś geniuszem! No, picuś, ty parszywy tleniony tempaku! Wygląda na to, że oddajesz nam skarb! O, to dla mnie nic wielkiego! Drobiazg! A więc dobrze, weźcie skarb! Oczywiście, gdybyś chciał mieć dodatkowy zysk, daj go mnie, chłopcze! Co? Nie rób tego, Snak! Mógłbyś nawet dostać 6! Naprawdę? Dobrze! Dzięki! Nocha ze statku! W końcu dostałem 6, kapitanie! Nie dostałeś, Snak. Nie jesteś przecież w szkole. Ale i tak dostałem 6. No tak, dostałeś. A czy ty wiesz, co to dla nas oznacza? To nieszczęsne 6? Nie wiem, co? To oznacza, że już... Johnny z lampy. Nie mogę w to uwierzyć, że udało nam się zdobyć mityczną lampę ze złotego fezu.
Jak my dostaniemy z niej dżina, kapitanie? Tego musimy się dowiedzieć, Snak. Najważniejsze, że mamy ją, więc nie musimy się śpieszyć. Spójrz tylko na nią. A co będzie, jak złapie nas potwór morski? Gdyby ten głupi potwór naprawdę istniał, już by nas dopadł. O, widać nasz statek! Dlaczego? 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 Ostrożnie, kapitanie. Zniszczysz stół, a nie mamy pieniędzy, żeby za niego zapłacić. Trudno uwierzyć, że ta głupia ryba ma lampę. Jak ją odzyskać? Potrzebujemy kogoś, kto dobrze łowi ryby. Tak, ale kogo? Mogę wam złapać tego olbrzyma, ale nie będzie to ani łatwe, ani nie będzie też tanie. Angus Duck Nabbit? Tak, kwiatuszku, ten sam. Myślałem, że cię zabiłem. Zabiłem cię, ty szkocki sknerusie. Jesteś duchem. Owszem, byłem duchem, ale już mi lepiej. A więc mówisz, że pomożesz mi złapać morskiego potwora? Och, z największą przyjemnością, jeśli sumka będzie dość okrągła. A co dokładnie oznacza okrągła w kategorii pieniędzy, rzecz jasna? Połowa zysków. Dziękuję, miłego dnia. Jak sobie życzysz, Stokrotko? Kapitanie, właśnie przed chwilą zrodziła się w mojej głowie paskudna i diabolicznie przebiegła myśl. Tak? To może podziel się nią, póki jest czas. Zatrudnimy Angusa, by złapał morskiego potwora. Potem, kiedy odzyskamy lampę, wezwiemy dżina. I czy nie moglibyśmy kazać dżinowi pozbyć się Angusa, zamiast oddawać mu połowę szmalu? Mamy kłamać? Kazać temu biedakowi płynąć z nami pod fałszywym pretekstem, żeby odwalił robotę, a gdy nagroda będzie blisko, wtedy oszukać go z zimną krwią, z premedytacją, za jego trud zostawić w skrajnej nędzy z niczym, z wyjątkiem pęcherzy na rękach? Tak, przyznaję, to była wyjątkowo paskudna myśl. Istotnie była, Snak. Ale cóż innego moglibyśmy zrobić? Hej, Angus! Angus, zaczekaj! Umowa stoi. Cieszę się, kwiatuszki. Wypływamy o świcie. No, chłopcy, jest automatyczny harpun. Posłuży nam do zahaczenia naszej bestii. Natomiast te baryłki, które są uwiązane do harpuna, zorientują nas, gdzie jest potwór, byśmy mogli go ostatecznie wykończyć. Jasne? Teraz miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, niezabudki. Idę przejąć ster. Chodźmy, kapitanie, nieźle się zabawimy. Tam płynie, kwiatuszki! Ładny strzał, Stokrotko! Wiesz, Snak, chyba zaczynam się czuć troszkę lepiej. Nie puszczaj go! Szykuj sieci! Już mam! Musi być duży! Świetnie! Jak tylko wciągniesz go na pokład, wali go tym! Spokojnie, kwiatku! Ta zabawa pochłonęła cię troszkę za mocno! A niech to rybka! Przecież to szalony Jack! Ojej, wybacz, kapitanie. Myślałem, że to ryba. Nic ci nie jest? To, co myślałeś. I to, kim jestem, to trzy różne rzeczy, Snak. Życzę sobie, żebyś przeprosił pana premiera i przygotował herbatkę mojemu mówiącemu kucowi. O, kurczak. W porządku. Teraz zarzucimy przyrętę i złapiemy tego głupiego potwora. Oto jak się zarzuca. To dosyć proste. Kurczę. Durny Stach, po co się z nim zadaje? Naprawdę nie wiem. Lepiej pociągnę za linę, żeby mnie wyciągnął.
Angus, Angus, chyba go mam. Dobrze, stokrotko, wyciągaj. Naprawdę jest ogromny. I ma niezłą wolę walki. O, to nie jest potwór morski. Ach, jaka szkoda. Cóż, w takim razie wyrzuć ją za burtę. To była z pewnością najbrzydsza ryba, jaką kiedykolwiek widziałem. Znak ty, pusta głowo! Jejku, mówiąca ryba. Może nie trzeba było jej wyrzucać? Znak! Masz rację, może być warta majątek. Znak! Ona zna moje imię, może wciągnijmy ją z powrotem. Doskonały pomysł. To zdumiewające, ta mówiąca ryba wygląda zupełnie jak kapitan. Rzeczywiście, taki przypadek zdarza się niezwykle rzadko. Posłuchajcie, wy dwa pajace, to ja! Ta ryba jest oszustem i podszywa się pod mojego kapitana. To oszust! No, przywłaszczy sobie tożsamość kapitana, ukradnie karty kredytowe i dokona ekstrawaganckich zakupów. Rzuć linę, wciągniemy ją i ogłuszymy. Dobrze, słuchaj, rzucimy linę i wciągniemy cię. Myśli, że jej wierzymy. Jesteśmy żywcem połknięci przez potwora. Nigdy stąd nie wyjdziemy. Cóż, spójrz na to optymistycznie. Jak optymistycznie? Udało nam się złowić mówiącą rybę. To nie do wiary. Ty, gryzoniu z mózgiem pantofelka, toż to ja! Widzisz, próbuję naśladować kapitana. Jestem kapitanem! Jesteś rybą. Kapitanem! Rybą. Kapitanem! Rybą. Tak, to jest kapitan. Podobno jesteś wspaniałym rybakiem, a spójrz, czego dokonałeś. Cóż, zasadniczo złapałem potwora. Wszystko zależy, jak na to spojrzeć. Tak, patrzymy, ale z wnętrza potwora. Nikt nie mówi takim tonem do tak nabita, pozostawiając ręce zbyt długo przy sobie. Walcz! Z największą przyjemnością walnę w ten pusty szkocki czerep. Kapitanie, spójrz! To nasza lampa! Otrzyj ją i niech Jean weźmie nas stąd! Jean? Mamy jakieś magiczne słowa? Coś tak jak abrakadabra! I co? Czy to nie były czary? Trochę dziwne, ale czary! Podać ci leżankę? Przybędą pirat, szkot i wielki szczur. Mówisz szkot? Pirat? Wielki szczur? Tak powiedziałem. Kim są następni goście? Powitajmy Angusa Duck Nabita, Snaka Szczura i szalonego Jacka Pirata. Ahoj! Witam w naszym show. Widzę, że macie dziwne kostiumy, nieprawdaż? Jak myślicie? Trochę dziwne, tak jak czary. A więc co was tutaj sprowadza? Cóż, próbujemy odnaleźć Gina z lampy. Co w tym śmiesznego? To znaczy, że nie wiesz? Nie wiem, co? Ty na pewno wiesz. Wystarczy, Ed. Tu nie ma Gina z lampy. Tu jest Johnny z lampy. To wszystko na dzisiaj. Dobranoc. Jutro moimi gośćmi będą Gandhi, Spice Girls i duch Benny Hilla. Ha, 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 ha